Cały świat, czy się skupiacie znaczy, my na jesteśmy, znaczy tak, no bardzo, zaczęliśmy w ogóle z winem międzynarodowym, powiedzmy sobie, czyli z winami, wybieraliśmy najlepiej nam pasujące, smakujące. Wina, które mi najbardziej smakowały z tego świata, były pierwszą kartą i natchnieniem do pierwszej karty. Potem sprowadziliśmy wina, które nam pasowały wszyscy razem. Mówię wszyscy, mówi nasz cały zespół, który pracował nad Winestonem. Potem zebraliśmy ponad 300 butelek wina, które mniej więcej są podobne w strukturze i zaprosiliśmy naszych gości do tego, żeby wybrali to wino. I to było fantastyczne. I dzisiaj kontynuujemy to. Raz w roku wybieramy z naszymi gośćmi to wino. Najczęściej w czerwcu robimy te eventy, kiedy wybieramy wspólnie wina do karty Winestone. Żadna sieć czy restauracja tego nie robi. W tamtym roku byliśmy w Gdańsku. Goście wypełniają ankietę, tak? Po takiej zapraszamy wizycie? Normalnie. W tamtym roku byliśmy w Gdańsku. Pod koniec czerwca spotkaliśmy się w Gdańsku. Bardzo dużo osób przyszło. Ponad 300 butelek wina, 10 stołów okrągłych. Przy każdym stole siedzieli sobie goście, którzy mogli przyjść, wziąć w tym udział. Zaproszeni również producenci. Dodatkowo właśnie byli również nasi wewnętrzni pracownicy, byli też opiekunowie, sommelierzy, bo przecież w każdym Winestonie dzisiaj masz eksperta od wina, potwierdzonego odznaką WSET na przykład, tak, z różnych stopni kategorii. W Gdańsku akurat mamy Adama, który jest trzeciego stopnia, ma odznakę. W związku z tym Adam był gospodarzem tego eventu w czerwcu, pokazał i zaprosił i to właśnie goście wybierali to wino. Natomiast wino w Polsce, po pierwsze, że jest ogromnym potencjałem, pijemy coraz więcej wina. Dwa, wino jest motywem do tego, żeby posiedzieć, odprężyć się, zrelaksować. Bardziej się relaksujesz przy winie niż przy piwie, taka jest prawda. Chyba tak. Masz ten czas, masz ten moment, chcesz zakręcić tym kieliszkiem, chcesz poczuć, wejść w to wino normalnie, wielkimi stopami, nogami, rozebrać to wino na czynniki pierwsze. A jeżeli jeszcze ktoś stanie koło ciebie i powie ci, jak to zrobić, ale ty sam dojdziesz do tych wniosków, ty jesteś po prostu ukontentowany, szczęśliwy jesteś, że nauczyłeś się o winie i właśnie my jesteśmy taką restauracją, która chce uczyć, chce pokazywać, chce odkrywać w ludziach. Powiedziałeś, że wzorowaliście się Merkurem, tam gdzie można było kupować wina na butelki, ale również i wszystkie na kieliszki. Czy dzisiaj w Winestonie dokładnie ten dokładnie schemat jest funkcjonuje? To samo. Czyli każdego wina jest w stanie wino na kieliszki? Każde wino w karcie możesz kupić na kieliszki. I nieważne, czy to jest szablisza, to czy cokolwiek innego drogiego, możesz kupić na kieliszki. W związku z tym wiele osób się zapyta, no tak, ale co z jakością tego wina? Przecież otwarte wino, ile może stać? To wszystko zależy, jak zarządzasz tym winem. Więc o zarządzaniu i sprzedażą wina możemy sobie zrobić kolejną audycję. Tak naprawdę ja twierdzę dzisiaj, jeżeli wino się nie sprzedaje i stoi na półce, to po prostu kwestia menadżera i zarządzania tym tematem, a jesteśmy w stanie sprzedać bardzo, bardzo dużo rzeczy, ponieważ po pierwsze nasze wina wszystkie są bardzo szczere. To jest wybór, po pierwsze naszych gości, to jest nasza sugestia, ale to ty decydujesz o tym, co wybierać i za co tak naprawdę zapłacisz. Dobrze, to już wiemy, skąd się wziął pomysł, gdzie dziś jesteście, albo jak on się rozwijał po drodze. No tak, bo po 6 latach tak naprawdę no mamy 15 dalej? Restauracji, drodzy Państwo, to jest bardzo dużo. Mamy dzisiaj 10 restauracji naszych. I to nie tylko w Polsce. Nie tylko w Polsce, właśnie mówię, mamy 15 restauracji w ogóle w Europie. 10 restauracji jest w Polsce pod naszym zarządem Orbisu. Jedna restauracja jest w Lublinie franczyzowa i prywatny inwestor zarządza sobie tą restauracją z naszym wsparciem. Mamy jedną restaurację w Ostrawie w Czechach. Mamy jedną restaurację dzisiaj w Budapeszcie i za chwilę w połowie maja będzie druga restauracja w Budapeszcie. I mamy dwie restauracje w Bukareszcie, w Rumunii. I zobaczcie, drodzy Państwo, dlaczego. Polska, Czechy, Węgry i Rumunia. Wszędzie tam zaczyna bardzo mocno łączyć się wino. W Polsce my dzisiaj w naszej ofercie bardzo mocno staramy się pracować z lokalnymi winnicami. Dzisiaj każdy Winestone w Polsce zaprzyjaźniony jest z lokalną winnicą. Co to znaczy zaprzyjaźniony? To znaczy, że po prostu bierzemy udział, wspieramy ich, pomagamy, jedziemy na winobranie, bo przyjeżdża ekipa, nie wiem, 4 osób z Winestona i nagle na takim winobraniu, gdzie u lokalnego producenta wina masz wsparcie lokalnej społeczności, to nagle dodatkowe 4 osoby, to jest tak naprawdę tydzień zbiorów mniej. Tak? Tak. W związku z tym mamy to wsparcie, pomagamy, sprzedajemy te wina, poza tym wiemy, jesteśmy na miejscu, dotykamy, czyli próbujemy. Czyli polskie wina w ofercie macie. Jak tak? najbardziej, każdy Winestone ma swoje wina w swojej ofercie, inne wina w innym Winestonie. I to był właśnie moment taki, do którego powiedziałem sobie 3 lata temu, jeżeli pojedziesz na Węgry, to co ty jako gość, taki zwykły, zwyczajny, chciałbyś na Węgrzech spróbować?
No, z Winestonie. No, no, chcesz spróbować wina z Winestona z Polski? Nie, lokalnych specjałów. No, no to jest oczywiste. W związku z tym, drodzy Państwo, Winestone to nie jest, mimo że jesteśmy w Europie, w innych krajach, to nie jest powtarzalna restauracja. My oddajemy do tych lokalizacji ducha Winestona. Miejsce, elementy designu, które się powtarzają. Nastrajamy bardzo mocno zespół pracujący w Winestonie, żeby właśnie mieli tą samą odwagę, tą samą przyjemność pracy, ale chcemy, żebyś będąc tam mógł spróbować właśnie lokalnego wina, lokalnego jedzenia, mógł spróbować tego, co dla nich jest najlepsze, co dla nich jest właśnie dumą do tego i cieszyć się właśnie tą dumą. No to właśnie doświadczenia. W związku z tym, jesteście w Ostrawie, drodzy Państwo, odkrywacie wina, wspaniałe wina czeskie i morawskie i północne tak samo, północno-czeskie wina, fantastyczne. Jesteście na Węgrzech, wspaniałe wina, czy Balatonu, czy Tokaju, czy Egeru i pozostałe jeszcze specjały właśnie połączone w tej koncepcji Winestone. Będziecie w Bukareszcie, koniecznie musicie spróbować tych właśnie lokalnych specjałów, czy to wspaniały kiełbasek Judam na przykład, czy sera na sal z karpackiego wspaniałego sera i właśnie wina z tamtych regionów. Takich szczepów jak Kramposzija, Fetaska Negra, Alba. To są właśnie te smaki Winestona, więc nie w każdym Winestonie jest tak samo. W Polsce będzie dokładnie identycznie. Będziesz we Wrocławiu, spróbujesz wina z lokalnej winnicy. W Warszawie będą inne wina. W Gdańsku, w Szczecinie. Nawet w Lublinie, rozumiem, w tej franczyzie też będzie. Będą inne wina w ofercie lokalnej. I to jest fantastyczne. Tak, wspomniałeś tutaj przed chwilą w opowieści jeszcze o designie. A przed włączeniem nagrania no też mówiłeś, że no, będzie zmiana, mała rewolucja, tak? To opowiedz. Tak, proszę. Drodzy Państwo, no 5 lat w restauracji, 6 rok za chwileczkę mija, w związku z tym trzeba sobie powiedzieć, restauracja Winestone w designie, który powstaje, rodzi się w 2012 roku, tworzony jest przez Kaczmarek Studio. Tutaj ten design po 5 latach trochę się już tak naprawdę opatrzył, a pamiętajmy, co powiedzieli goście w ankiecie. Ja powtórzyłem zresztą tą ankietę 2 lata później, bardzo podobne opinie, w związku z tym trzeba pamiętać o designie. Design jest elementem atmosfery miejsca, nawiązuje właśnie do tego, żeby goście byli zaskakiwani, czuli się dobrze. W związku z tym podjęliśmy decyzję, trzeba rewitalizować design, trzeba ewaluować ten design. I taką pierwszą ewolucją naszą był po Warszawie, po Trójmieście był Poznań, który dostał już nowe elementy. Po Poznaniu w hotelu Mercure Poznań pojawia się Kraków. Otwieramy Mercure Kraków i tam Winestone na poziomie od ulicy Pawiej 18B naprzeciwko galeria, tam jest Winestone kompletnie już inny. To jest kolejna ewolucja, bardziej jeszcze cieplutki, więcej kanap, więcej poduszek, ale zostają te elementy. Otwarta kuchnia, wiszące garnki, musisz wiedzieć, o co chodzi, wspaniała iluminacyjna ściana z białym LEDem, z białym w sensie LEDem, zimnym LEDem, podświetlona, kolor fuksji, charakterystyczny zresztą kolor dla Winestona bardzo, ale dzisiaj powiedzieliśmy sobie, to już było też 2 lata temu. Ale my chcemy restaurację na kolejne 5 lat. W związku z tym na podstawie dla Budapesztu, który otwieramy w połowie maja i dla Gdańsk Jana Heweliusza za chwileczkę będziemy przymierzać się też do modernizacji tego miejsca. Dla tych właśnie nowych miejsc przygotowaliśmy z Mirkiem Kaczmarkiem i jego żoną, to jest przygotowanie nowej koncepcji ewaluacji. I jak ta ewaluacja będzie przebiegała? Przede wszystkim głównie zajęliśmy się elementami, które widzimy wielki rozwój. Restauracja została podzielona na strefy. W Winestone jest podzielona na strefy, bo tam jest różnorodność. Restauracja nie może być płaska, nie może być na jednym poziomie. Stoliki, które stoją w tej samej, na tej samej wysokości, te same stoliki wyglądają jak na stołówce. Wiele konkurencyjnych restauracji tak robi. Winestone tak nie będzie. Tu chcesz być, zjeść normalnie, ale potem chcesz wziąć kieliszek i wolność twoja jest taka, że idziesz, usiadasz na kanapie i pijesz sobie, dokańczasz sobie to wino w dowolnym miejscu restauracji. W związku z tym zaczęliśmy od miejsca w restauracji, o którym nie powiedziałem jeszcze słowa, o sklepie. Restauracje Winestone mają swoje sklepy, ponieważ sklep to jest nasza odpowiedź na przedłużenie tej przyjemności. Chcę, żebyście przyszli do restauracji, zjedli, cieszyli się tymi tematami, ale potem mogli to kupić i zabrać ze sobą te rzeczy i pokazać, nie wiem, znajomym, rodzinie, jak można przyjemnie spędzić czas. W związku z tym sklep był pierwszym elementem ewaluacji, ponieważ w sklepie dzisiaj jest ogromny potencjał. Mamy duże wzrosty w sprzedaży produktów ze sklepu, nie tylko jedzenie, ale głównie chodzi mi o wino, sprzedawane na miejscu w sklepie. Więc ten sklep dostał ewaluację, pojawia się na środku w nowym designie element degustacyjny, czyli możesz do sklepu Winestone przyjść, zdegustować dowolne wino i po prostu je kupić. Żaden sklep dzisiaj tego nie ma.
sklep, idziesz do sklepu z winami, do supermarketu, po prostu kupujesz w ciemną butelkę. Mhm. Jeśli znasz to wino, okej, ale musisz mu zaufać. W związku z tym tu możesz nam zaufać, a my potwierdzamy tą ufność twoją, aha, potwierdzamy doświadczeniem, bo jak nie spróbuje, mhm, Polak, to nie kupi. Okay. Także pojawia się nowa zmiana. Nasza ściana, która iluminacyjna, zimne LEDy, które podświetlały szkło w kolorze fuksji, zamieniamy dzisiaj na ceramikę, burgundowy kolor, podświetlany również LEDem, daje właśnie nowe złudzenie odbicia tego koloru fuksji. Pojawiają się elementy metalowe, pojawia się zamiast czarnej dzisiaj szczotkowanej stali, pojawia się dzisiaj miedź w Winestone i to jest nowy element, który się pojawia. Najważniejsza jednak zmiana, o którym chcę bardzo powiedzieć mocno, to pojawiają się nowe regały do wina. To jest bardzo fajna ewaluacja, bo te regały były bardzo charakterystyczne na wino w restauracji Winestone, a dodatkowo bardzo dużą zmianą będzie stół, który pojawi się na środku restauracji. To będzie stół, bym powiedział, Winestona, na którym będą wszystkie specjalności restauracji. Będziesz mógł podejść do tego stołu i po prostu sobie wziąć, co sobie chcesz z tego stołu. Mhm. Kawałek chleba, kawałek duki, nalać sobie dowolną oliwę, już nie tylko tą Mojito Blanco, ale mamy jeszcze inne oliwy. Możesz ukroić sobie kawałek sera i po prostu podejść do tego stołu ze specjalnościami Winestona i wziąć sobie swój talerzyk i usiąść sobie z kieliszkiem wina i po prostu mieć relaks w tym momencie. Taka duża ewolucja i zmiana. No to rzeczywiście będzie się działo. Słuchaj, no długo moglibyśmy pewnie jeszcze o tym rozmawiać. Też umówiliśmy się, że spróbujemy chociaż dwa słowa powiedzieć o tym fajnym projekcie, który miałem okazję osobiście zobaczyć ostatnio, będąc w Poznaniu. Mówię o Wise Cafe, ale tak się zastanawiam, czy w ogóle zaczynać ten temat, bo to nie wiem, czy to oddzielny odcinek nie powinien powstać. Możemy zrobić oddzielny odcinek, no to będzie fantastycznie. Na temat tego Wise. Ja też współtworzyłem koncept Wise Cafe, bo to też wielka moja pasja, którą oddałem kawie. Tak to naprawdę. Tylko zasygnalizujmy, tak? Tak? Ja powiem, co ja zobaczyłem, dobra, tak? A ty dwa słowa proszę tylko dodaj, ale też nie zdradzaj wszystkiego. Więc w Poznaniu hotel przy Starym Browarze, tak? Plac Andersa 1, dokładnie. Tak, od razu zaraz przy recepcjach, tak naprawdę, przy głównym wejściu, przy holu. Fantastyczna, duża kawiarnia, otwarta, widać wszystko, co się tam dzieje, ale co jest wyjątkowego, że to jest kawiarnia, w której od razu na miejscu pali się własną kawę i urządzenie do palenia tej kawy stoi jakby przy barze zaraz, tak, że każdy gość kawiarni może podejść, zobaczyć, dotknąć tą maszynę i tak dalej. A jeżeli jeszcze ona pracuje, nie pracuje 24 na dobę, ale jeżeli ma okazję akurat być, kiedy jest wypalana ta kawa, no to tym bardziej jeszcze widzi całą tą procedurę, cały ten proces i tak dalej. To duża inwestycja była, bo i te spaliny trzeba było jakby odprowadzać tak odpowiednio, więc technologicznie to też bardzo skomplikowany, duży gdzieś tam proces i inwestycja, ale ogarnęliście to. Wygląda to fenomenalnie. Bardzo fajny projekt, bardzo przyjazny, otwarty. Chce się faktycznie przyjść, siedzieć i miło spędzać czas. Ja myślę, że co więcej, kawę można sobie kupić na wynos. Dokładnie, tak. Macie tam swoje mieszanki opracowane, tak, do kupienia. Więc no naprawdę fenomenalne. I to jeszcze jest miejsce, w którym też jest to chyba jedno z dwóch miejsc na chwilę obecną w Polsce, gdzie jest specjalny ekspres do kawy, który jest automatem, ale automatem kolbowym. Tak, automatem kolbowym obsługiwanym przez profesjonalnych baristów. Tak, dokładnie. To jest bardzo ciekawe, bo barista i automat to są dwie sprzeczne tak naprawdę. No więc właśnie, że też mieliśmy okazję zobaczyć, jak to urządzenie działa. Mówię, wtedy jak ja byłem z miesiąc temu, to było jedno z dwóch w Polsce, z tego co słyszałem od producenta. Tak, dokładnie. Tak, tych automatów. Nie wiem, jak to dzisiaj, tam się rozwija, jak się zmienia sytuacja, ale rzeczywiście no, wyjątkowe, fajne urządzenie. Więc no, myślę, że będzie o czym mówić. Tak? Ja zróbmy sobie oddzielną audycję. To będzie bardzo miłe zaprosić Państwa do Wise Cafe. Wtedy mogę przywieźć kawę do studia na przykład. Możemy też ten odcinek po prostu nagrać w Wise Cafe w Poznaniu na przykład, jeśli trzeba, to będzie też dobry pomysł. Ale na pewno tak, Wise Cafe to jest kolejny odcinek, kolejna wielka przygoda. Wielka przygoda, ponieważ to jest bardzo odpowiedzialne, zrównoważone nasze podejście. Jesteśmy bardzo eco-friendly, jesteśmy bardzo nowocześni w tym wszystkim, ale bardzo ciepła kawa, gorąca kawa. Kawa palona na miejscu, to wielka przyjemność. Bardzo autentyczny projekt. Mhm. Czy to tylko takie jedno zdanie na koniec, gdybyś mógł powiedzieć, czy to będzie projekt, który będzie się rozwijał?
pojawi się w innych miejscach? Ten projekt już się bardzo rozwinął i o tym powiem. On się rozwija w dwóch kierunkach. On się rozwija po jednej stronie potencjalnie kolejne kawiarnie, które będą się pojawiały za chwilę na mapie Polski, ale nie tylko Polski, bo wiemy, że Orbis jest również i w Europie, w innych krajach Europy Wschodniej. To jakby jeden kierunek to jest właśnie rozwój w stronę kolejnych kawiarni, żeby właśnie dać tą przyjemność picia kawy, dobrej kawy, tą, którą możesz dotknąć, zobaczyć.